Pojawił się list właśnie Miedwiediewa skierowany do Ukraińców, który się odnosił do tego dokumentu Putina, który był w istocie programem wojny, który jednoznacznie pokazywał, że zasadnicze cele Rosji to będzie eksterminacja Ukraińców, eliminacja tych wszystkich, którzy uważają, że Ukraina jest państwem i istnieje naród ukraiński. Więc całą tą grupę, którą na Kremlu określa się pojęciem nazistów, trzeba zdenazyfikować, czyli trzeba miliony ludzi w istocie wymordować, prawda? Więc ten dokument Putina jest bardzo istotny, bo to jest dokument pokazujący, że cała operacja, cała agresja ma charakter z założenia ludobójczy. No i ten tekst Miedwiediewa z końca ubiegłego roku był bardzo agresywny wobec elit ukraińskich. Wręcz takiego pisma, które by wyszło od polityka jakiegokolwiek, to ja nie pamiętam. To był dokument, który nawet w czasach hitlerowskich relacji przed wrześniem 1939 nie pojawiał się w ogóle w przestrzeni międzynarodowej. Tam wręcz porównuje prezydenta Żeleńskiego do człowieka, który współpracował jako Żyd z SS. To jest, tak ocenia jego postawę moralną, bo to jest człowiek, który przecież całe życie mówił po rosyjsku, brał rosyjskie pieniądze i raptem zdradził te swoje więzi głębokie z Rosją, czyli w zasadzie fakt, że jest Rusinem, że jest Rosjaninem, ukraińskość to jest rodzaj jakiejś takiej, powiedziałbym, takiego pudru, ale w duszy jest Rosjaninem. No i agresja od pierwszego zdania do ostatniego, mówiąca o tym, że to są mali ludzie, że to jest przywódcy ukraińscy, to są ludzie absolutnie zależni od Stanów Zjednoczonych, że to są ludzie pozbawieni jakichkolwiek etyki, że to są słabi ludzie, wręcz używa takiego określenia i kończy ówczesny dokument, że nie ma sensu rozmawiać z tymi ludźmi, natomiast na pewno Rosja jest cierpliwa i pojawią się tacy ludzie, którzy obalą tą nazistowską władzę, która panuje nad Ukrainą i przywrócą dobre, pokojowe relacje między Rosją a Ukrainą. Ja dlatego podkreślam ten list, bo w tej perspektywie także trzeba postrzegać ów dokument Miedwiediewa, czyli takiego błazna, który jednocześnie przekazuje pewnego rodzaju bardzo istotne elementy, w jaki sposób Rosja postrzega w tej chwili Polskę i jakie ma cele wobec Polski. I to są cele, jak widać, jednoznacznie agresywne, w związku z tym należy się liczyć z tym, że Rosja będzie kontynuowała swoje działania w tym wymiarze wojny hybrydowej wobec Polski, bo od lat podkreślałem, że Rosja już w istocie prowadzi wojnę hybrydową także właśnie wymierzoną w Polsce i elementem tejże wojny będzie wojna kinetyczna. No i wojnę kinetyczną mamy, ale działania podejmowane wobec Polski, łącznie z tą operacją na granicy białorusko Polski, które były właśnie sprawdzeniem z jednej strony struktur państwa polskiego, wydolności państwa polskiego, ale z drugiej strony one miały wytworzyć w Polsce takie nastawienie antyimigracyjne. One były właśnie przygotowaniem do ataku na Ukrainę, bo jednym z elementów, które były rozpatrywane przez Federację Rosyjską, to było uderzenie w państwa wschodniej flanki NATO ogromnym strumieniem uchodźców. I między innymi dlatego w tej chwili cała operacja jest radykalnie uderza w populację, jest brutalną eskalacją konfliktu, brutalnym mordowaniem ludzi, żeby maksymalną liczbę Ukraińców na zasadzie gigantycznych czystek wypchnąć z Ukrainy, a z drugiej strony zdestabilizować państwa natowskie tym ogromnym strumieniem ludzi, który nie ma precedensu w historii Europy. Tak ogromna liczba ludzi w tak krótkim czasie przemieszczona. I tutaj na Kremlu naprawdę nie byli w stanie sobie wyobrazić, że takie państwo jak Polska jest w stanie
gościć te miliony tych obywateli Ukrainy. Ale panie profesorze, przepraszam, ja wyjdę w słowo, bo to jest bardzo ciekawe, co pan mówi i to jest aspekt, który nie był do tej pory podkreślany, a kiedy to słyszę i myślę, że nasi słuchacze również, no to wydaje się rzecz oczywista, kiedy została przez pana wypowiedziana. Mamy przecież doświadczenia związane z tym, jak wyglądał ten tak zwany kryzys uchodźczy czy kryzys migracyjny, wywołany przecież przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej i Białorusi latem zeszłego roku. Czy to oznacza, że mamy do czynienia z kolejną pomyłką, kolejną kompromitacją rosyjskiego wywiadu? No bo jak rozumiem, Rosjanie zakładali, że Polska czy inne państwa regionu zachowają się tak samo, jak zachowały się w kwestii tej sztucznie wywołanej fali migracyjnej w latem tego roku względem realnych, prawdziwych uchodźców, podczas kiedy okazało się, że reagują zupełnie inaczej, bo na falę, prawdziwą falę uchodźczą reaguje się inaczej niż na sztuczny atak za pomocą wykreowanej fali imigracyjnej. No bo jeśli jest tak, jak pan mówi, że to był jeden z elementów, jeden z powodów, no to oznacza, że stała za tym jakaś kalkulacja i chyba nie do końca, jak wiele innych kalkulacji rosyjskiego wywiadu przy okazji tej wojny, zgodna z rzeczywistością i z tym, co się wydarzyło później w rzeczywistości. Oczywiście, ale tutaj dodajmy jeszcze, przesuńmy tą sprawę jeszcze w głąb historii, bo Siergiej Iwarionow, czyli doradca Putina w tej pierwszej kadencji, ostrzegał świat w 2014 roku, że może się spodziewać wkrótce, w perspektywie najbliższych miesięcy, szoku u siebie, w Europie. Nie patrzcie na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, patrzcie to, co się stanie z pewną falą, która was dotknie. No i Iwarionow sugerował, że Rosja przygotowuje właśnie takie uderzenie migracyjne na Europę i ono później nastąpiło. Jak wiem, niewiele istnieje analiz wywiadowczych, niewiele istnieje dobrze udokumentowanych materiałów, które by pokazywały właśnie to, że Rosja w istotnym stopniu stała wówczas za tym uderzeniem migracyjnym na Europę. Pamiętajmy, że w istotnym stopniu zaangażowanie się Rosji w Syrię podyktowane było chęcią pewnych manewrów w tej przestrzeni, ale z drugiej strony przecież właśnie dowódcy rosyjscy, ci, którzy w tej chwili mordują cywili podczas wojny na Ukrainie, ćwiczyli pewne warianty, także mordowania ludności cywilnej, także zdobywania i oblężania miast, jak na przykład przykład Aleppo. W związku z tym ta Syria była takim bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi także o możliwość oddziaływania poprzez siłę żywą, poprzez właśnie te strumienie migracyjne na Europę. No a tutaj nie ma przypadku, jeśli chodzi o tą operację białorusko-polską, i też nie ma przypadku w tym, że na przykład nie odcięto korytarza, czyli nie doszło do ataku na tą przestrzeń wołyńską. Ja się zastanawiałem długo, czy jaka jest kalkulacja, i doszedłem do wniosku, że jednak w tej wewnętrznej kalkulacji, która jest cały czas przecież realizowana, chodzi o przecież strumienie dostaw broni, chodzi o inne elementy, to ten czynnik takiego naciskania na to, aby nastąpiła ogromna migracja poprzez eskalację uderzeń w cywilów, poprzez mordowanie cywilów. To miało być istotnym elementem całej operacji, jeśli ją widzimy w perspektywie strategii rosyjskiej, czyli takich elementów o charakterze także hybrydowym. Faktu, że Rosjanie spuścili setki grup dywersyjnych, których także działają w tej chwili na obszarze zachodniej Ukrainy. No między innymi po to, żeby zdobywać informacje dotyczące przesyłania broni na wschód, ale także innych elementów oddziaływania na struktury lokalne. Więc jeśli spojrzymy na to z takiej szerszej perspektywy, to rzeczywiście Federacja Rosyjska w tej chwili wyraźnie gra ludnością cywilną. To jest trochę ten model, który oni zrealizowali wobec Czeczenii podczas II wojny czeczeńskiej.
pamiętajmy, no, około 300 tysięcy Czeczenów nie żyje w swojej republice, w swoim państwie. Państwo zostało spacyfikowane, a w którymś momencie ze względu na groźbę totalnego ludobójstwa część z Czeczenów, tych nawet, którzy walczyli z Rosjanami podczas pierwszej wojny czeczeńskiej, bo Kadyrow, Achmat Kadyrow był przecież, wspierał wojnę czeczeńsko-rosyjską podczas pierwszej tejże wojny, przeszło na stronę rosyjską, przekonanych, że w ten sposób ratują potencjał ludnościowy Czeczeni, a więc ratują to państwo przed totalnym ludobójstwem. Ja nie oceniam postawy jednych, jak i drugich, ale doszło wówczas do głębokiej wojny domowej między zwolennikami dalszej walki o suwerenność Czeczeni i tymi, którzy poszli na głęboką kolaborację. To dzisiaj na Ukrainie walczą kadyrowcy, co prawda w tej chwili oddział się wycofał, ale z drugiej strony formacja imienia Dżohara Dudajewa, ta, która walczy na Ukrainie także o suwerenność Czeczeni. W związku z tym ten model, jaki Rosja chciała i chce realizować, a więc zniszczenia psychicznego przywództwa ukraińskiego skalą zbrodni, jakich będą dokonywali na ludności cywilnej, aby wywołać wewnętrzny podział na tych, którzy mówią, idźmy na układ, ratujmy życie naszych obywateli, i na tych, którzy będą chcieli walczyć dalej. To kasus Czeczeni, a wcześniej to jest przecież kasus zastosowany wobec Polski po II wojnie światowej, gdzie Katyń posłużył jako instrument podzielenia Polaków i służenia przez część Polaków okupantowi, a z drugiej strony tych, którzy do końca wierni byli niepodległości państwa, suwerenności państwa polskiego. Więc to jest długa tradycja realizowania poprzez ludność cywilną takiego oddziaływania psychologicznego na polityków ukraińskich. I jestem przekonany, że te wszystkie zapowiedzi, których jest coraz więcej, że Ukraińcy przygotowywali broń atomową, że działały na terenie Ukrainy laboratoria, w których łącznie z Amerykanami prowadzono badania nad bronią biologiczną, że Ukraińcy prowadzili badania nad bronią chemiczną, to wszystko przygotowuje jakąś gigantyczną prowokację, która ma znów zwiększyć taką falę uchodźczą. A z drugiej strony tego typu prowokacje, jeśli nastąpi najpierw, tak jak to było przecież w tym okresie poprzedzającym wybuch II wojny czeczeńskiej, a więc te prowokacje ówczesnego szefa FSB, Patruszewa, te słynne wysadzenie bloków w ciągu nocy z ludźmi, gdzie ginęły kobiety, dzieci, 5-6 godzina nad ranem i raptem gigantyczne bloki wylatują w powietrze. Wtedy Patruszew ogłosił, że to jest, za tym stoją Czeczeni. No i Putin zarządził uderzenie na Czeczenię, czy początek wojny. Wykorzystał, jak to Siergiej Kowalow, taki wybitny, serce i sumienie Rosji, powiedział, druga wojna czeczeńska była to wojna wyborcza Putina, aby tego człowieka dać mu rozpoznawalność w Federacji Rosyjskiej, bo on stał się bohaterem, tym wielkim zwycięzcą. No ale zasadniczo ten model prowokacji wielkiej, która kumuluje Rosjan wokół Kremla, to jest mechanizm, który właśnie wówczas był zrealizowany, a później był wielokrotnie powtarzany. Wojna trwała do 2009 roku i wielokrotnie stosowano ten mechanizm podnoszenia, wzmacniania Putina, i każda kolejna wojna, którą Rosja prowadziła, gwałtownie zwiększała jego popularność w Federacji Rosyjskiej, łącznie z tą wojną z 2014 roku. Więc Putin w tej chwili ma taką armię, jaką miał. Ta armia nieco uległa zmianie, jest nieco bardziej zmodernizowana, ale nadal to jest ta armia, która tak naprawdę w Czeczeniu podczas II wojny światowej tylko właśnie ludobójstwem wygrywała, bo w polu była równie słaba jak podczas pierwszej wojny czeczeńskiej. Ale żeby zakryć to przed opinią publiczną Federacji Rosyjskiej, żeby te trupy, ci kolejni generałowie, którzy giną, pułkownicy, którzy giną, żeby ta informacja nie docierała,
zaczynają przysłonić jakimś właśnie spektakularnym aktem takiego terroru wymierzonego swoich ludzi, bo to miałoby być przedstawiane jako rozumiem, właśnie... To też miałoby być jakimś sposobem na integrację, dalszą integrację Rosjan wokół tej idei. Panie profesorze, mamy jeszcze dosłownie 5 minut. Ja chciałem spytać, bo pan wspomniał o czymś, co jest w pewnym sensie jedną z wielu szokujących rzeczy, które widzimy w tej wojnie. Pan wspomniał o generałach, którzy giną na tej wojnie. W wojennych realiach śmierć jednego nawet generała byłaby przyczyną poważnych refleksji dotyczących sposobu prowadzenia tych działań. Lista wysokich przedstawicieli, wysokich oficerów, którzy zostali zabici w trakcie tej wojny, to zdaje się jest około 10 nazwisk w sumie. W ciągu inwazji, która trwa 27 dni. Co to takiego jest? Czy tutaj mamy do czynienia ze skutecznym działaniem wywiadu i ukraińskiego, ewentualnie wywiadu NATO, który pomaga namierzać tych ludzi, a Ukraińcy ich likwidują? Czy może mamy do czynienia z jakąś czystką w starym, dobrym sowieckim stylu? Nie. Jestem przekonany, bo jeśli każda sytuacja, ja go analizuję, Tuszajew, generał Magomed Tuszajew z tego pierwszego pułku Achmada Kadyrowa zginął rozbity podczas jakby wchodzenia w tej pierwszej fazie i to dzięki przekręconym informacjom, a więc tu system informacyjny nie zadziałał. Gerasimow, czyli ten szef sztabu 41 Armii, młody chłopak, Czeczenia, Syria, to jest absolutnie zaufany człowiek Szojgu, doświadczony człowiek. Gerasimow przygotował całą grupę generałów, których zaakceptował Szojgu. I oni z jednej strony objęli funkcję szefów tych okręgów wojskowych, wschodniego, zachodniego, wschodni Czajko, zaufany człowiek Gerasimowa, zachodni okręg wojskowy Żuraflow, to był zastępca Gerasimowa i później dowodził kontyngentem w Syrii. To samo południowy okręg wojskowy, czyli ten w tej chwili jeden z głównych, jeśli chodzi o działanie operacyjne 58 Armii, czy 8 Armii, Aleksandr Dwornikow, to jest także człowiek po Syrii, też był dowódcą kontyngentu syryjskiego. No i z tych generałów, którzy zginęli, Kolesnikow, facet dowódca 29 Armii, to jest absolutnie człowiek Gerasimowa. Nie sądzę, żeby ten człowiek był do odstrzelenia. Suchowiecki, młody chłopak. To, panie profesorze, ale to przecież oznacza, że mamy do czynienia z jakąś kolejną nieprawdopodobnym brakiem kompetencji. No, ale to jest głębiej, no bo zginął na przykład poza generałami, bo mamy przecież komandora, szok. Mamy Mitajewa, człowiek, który dowodził elitarną 150. dywizją. To jest ta dywizja, która na Reichstagu zakładała flagę, zwycięską flagę radziecką, prawda? Czyli to jest taka formacja, która została odtworzona jako symbol zwycięstwa radzieckiego. No i taki człowiek ginie. No ale mamy Siergieja Sucharyjewa, pułkownika, dowódcę 331 pułku pojazdowo-desantowego. To jest elitarna formacja. Ale ten człowiek właśnie uczestniczył w tej masakrze, której Ukraińcy pamiętają mu to. To wówczas, kiedy Putin wysłał już doborowe formacje i złamał sytuację na froncie i wówczas otoczono formację ukraińską. No i Putin zapewnił im korytarz humanitarny. No i oni wychodzili wtedy właśnie, ten człowiek, Sucharyjew, wydał rozkaz wymordowania wszystkich Ukraińców i ich wymordowali. Zgodnie. Przeżyło tam kilka osób. Zgodnie z rosyjską strategią, taktyką działania znaną z poprzednich wojen, strzelania do tworzonych specjalnie w tym celu pułapek zwanych korytarzami humanitarnymi. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan profesor